Raz, raz. Tak to macie. Piotrze, mamy mównicę tu? Raz, raz. Jest. Pan informatyk odpali? Kontakt z nim? Żeby nagrywanie. Panie Damianie, jak nas pan słyszy, to prosiłbym o odpalenie nagrywania. Sesja live jest puszczona, tak? Super, dziękuję. Szanowni Państwo, witam wszystkich. Otwieram 32. zwyczajną sesję Rady Gminy Kościelisko. W tym miejscu witam Panią i Panów Radnych, Wójta Gminy Kościelisko, Pana Sekretarza, Panią Skarbnik, Pana Radcę Prawnego oraz kierowników wydziałów referatów, które będą przedstawiali nam uchwały, które będą rozpatrywane w dniu dzisiejszym. Szanowni Państwo, pozwolę sobie na początku poprosić o powstanie i uczczenie minutą ciszy dwie osoby, które w ostatnim czasie odeszły od nas. Jest to osoba pana Andrzeja Tylki i osoba pana Andrzeja Rapacza, osób znanych i zasłużonych dla gminy Kościelisko. Proszę o powstanie i chwilę ciszy.
Dziękuję. Szanowni Państwo, jak zauważyliście, od tej sesji mamy już właściwie skompletowaną salę obrad, mamy mównicę i dlatego pozwoliłem sobie otworzyć sesję z mównicy, wracając resztę do stołu prezydialnego. Dziękuję, panie Władysławie. Szanowni Państwo, stwierdzam, że na 15 radnych gminy Kościelisko obecnych jest 12 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy Kościelisko może podejmować prawomocne uchwały. Szanowni Państwo, otrzymaliście następujący porządek obrad. Otwarcie sesji, powitanie gości, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu z 31 sesji Rady Gminy Kościelisko. Punkt trzeci, sprawozdanie wójta z działalności międzysesyjnej od 23 grudnia. Punkt czwarty, interpelacje i zapytania radnych. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelisku. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Punkt dziesiąty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych gminy Kościelisko. Punkt jedenasty, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kościelisko na rok 2021. Punkt dwunasty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2040. Punkt 13 sprawy bieżące, punkt 14 wolne wnioski i punkt 15 zakończenie obrad. Szanowni Państwo, na wniosek wójta proponuję wprowadzenie dwóch uchwał, które pojawiły się i zostały zaopiniowane przez Komisję Ekonomiki. To jest w punkcie 8 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie służebności korzystania ze studni, a także w punkcie 9 podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Kościelisko. Czy ktoś z pań, panów radnych jakieś uwagi do porządku ze zmianami? Nie widzę, zatem poddaję, kto jest za przyjęciem porządku obrad ze zmianami, który będzie miał 17 punktów i proszę o głosowanie. O, dziękuję panie radco za podpowiedź. W takim razie pierwsze poddaję, kto jest za przyjęciem tych dwóch dodatkowych uchwał. Obydwie. Czyli wprowadzenie, czyli kto jest za przyjęciem, za wprowadzeniem do dzisiejszego porządku obrad. Tak, tylko poszło swoje. Szanowni Państwo, jako żeby nie opóźniać, pozwolę sobie przegłosować te dwie zmiany osobno, tak jak pan mecenas wskazał, tylko zrobię to za pomocą listy, żeby nie wprowadzać, nie opóźniać głosowania nad całym porządkiem. Szanowni Państwo, zatem kto jest za przyjęciem w punkcie 8 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności korzystania ze studni. Artur Bukowski, jestem za. Ryszard Mądry. Mateusz Nędza-Kubiniec. Tadeusz Nędza-Kubiniec. Wojciech Urłaś. Janusz Czernik. Władysław Długosz. Mieczysław Dzierżęga. Paweł Michniak. Piotr Kopeć. Małgorzata Lasak. Stanisław Staszel. Dziękuję. Na 12 radnych 12 za i również w ten sposób poddam pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem w
punkcie 9 rozszerzenia porządku obrad uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Kościelisko. Artur Bukowski, jestem za. Mateusz Nędza-Kubiniec. Tadeusz Nędza-Kubiniec. Wojciech Urbaś. Janusz Czernik. Władysław Długosz. Mieczysław Dzierżęga. Paweł Michniak. Piotr Kopeć, Małgorzata Lasak i Stanisław Staszel. Dziękuję. Wszyscy radni za. Zatem poddaję pod głosowanie cały porządek obrad ze zmianami i tutaj już proszę o głosowanie na tabletach. Dziękuję pięknie. Na 12 radnych, 12 za. Porządek został przyjęty. Szanowni Państwo, przechodzimy zatem do punktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. I w tym miejscu poproszę radnych Janusza Czernika i niestety Krzysztof jest nieobecny, więc Janusza o wyrażenie opinii w sprawie zgodności protokołu z przebiegiem obrad. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zapoznałem się z protokołem z 31 sesji Rady Gminy Kościelisko i stwierdzam, iż w pełni odzwierciedla jej przebieg i proszę o jego przyjęcie bez czytania. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Czy ktoś z pań, panów radnych jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę, zatem poddaję. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej 31 sesji Rady Gminy Kościelisko bez czytania? Porządek obrad na razie. Dziękuję pięknie. Na 12 radnych, 12 za. Porządek został, przepraszam, protokół został przyjęty. Punkt 3 dzisiejszego porządku obrad. Sprawozdanie wójta z pracy w okresie międzysesyjnej od 23 grudnia ubiegłego roku. Bardzo proszę, panie wójcie. Panowie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, sprawozdanie dotyczy okresu od 22 grudnia do 9 lutego. 23 grudnia odbyła się 31 budżetowa sesja Rady Gminy Kościelisko. Generalnie okres końca roku to czas domykania realizowanych inwestycji, zadań i ich realizacji. Temu poświęcaliśmy ostatnie dni czasu 2021. 30 grudnia spotkanie robocze dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Kościelisko. 3 stycznia 2022 roku udział mszy świętej, pożegnanie świętej pamięci Kazimierza Jarończyka w Podczerwonym, samorządowca, społecznika, wieloletniego prezesa Banku Spółdzielczego w Czarnym Dunajcu. 4 stycznia spotkanie z projektantem, panem Wojciechem Ustupskim-Hycem w temacie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy, przebudowy, nadbudowy budynku OSP Dzianisz Dolny. Złożony został wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych ze względu na odległość projektowanego budynku do sąsiedniej nieruchomości. Odstępstwo wydawane jest przez Ministerstwo Rozwoju. Zakładam, że Szanowni Państwo, że tutaj do końca marca pozwolenie na budowę dla tego przedsięwzięcia zostanie wydane. 5 stycznia spotkanie z projektantem dotyczące dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia Wojdołówka Kościelisko.
tutaj Wojdówka w Kościelisku, Iśka Mrawy w miejscowości Dzianisz. Informowałem o tym Państwa na ostatnim posiedzeniu Komisji Ekonomiki na pytanie tutaj zadane przez pana radnego Pawła Michniaka. 11 stycznia w tym dniu udział w konferencji Turystyka Obszaru Pogranicza, potencjał i zagrożenia. Rozmawialiśmy między innymi o dalszych możliwościach współpracy polsko-słowackiej, o turystyce w stylu slow, o trasach rowerowych, skituringu, a także dobrych praktykach na przykładzie innych samorządów. Tego dnia spotkanie robocze dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Kościelisko. Kolejne ze spotkań. 12 stycznia spotkanie z projektantem w temacie budowy budynku wielofunkcyjnego w Witowie i przygotowania postępowania przetargowego w tym zakresie. Dzień później udział w przedstawieniu w Jasełka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelisku. Z tego miejsca gratuluję całej klasie trzeciej A i wychowawczyni pani Agnieszce Steczuli, dziękując za zaproszenie. 15 stycznia udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Związek Podhalan Oddział Witów i OSP Witów. Miłe spotkanie uświetnione występem muzyki, tutaj instruktora pana Andrzeja Bzdyka i jasełkami. Dziękuję organizatorom za zaproszenie. Dzień później, 16 stycznia z samego rana udział w oficjalnym rozpoczęciu 12-godzinnego slalom maratonu na Polanie Szymoszkowa. Wydarzenie, które już na stałe wpisało się w styczniowy kalendarz. Organizowane jest przez Fundację Handicap. Otwarcia edycji, jak to się dzieje w ostatnich latach, dokonał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. 17 stycznia kolejny wideoczat, tym razem w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok. Dzień później, 18 stycznia, spotkanie w Radiu Alex i rozmowa o naszych gminnych sprawach z redaktor panią Sabiną Palką. 18 stycznia spotkanie robocze z przedstawicielami spółki PKL SA w temacie kolejnych rozmów z mieszkańcami dotyczącymi realizacji inwestycji centrum na ciasko rekreacyjne na Butorowym Wierchu. Przed nami kolejne spotkania zaplanowane. Tutaj jednym z nich będzie spotkanie z właścicielami nieruchomości, na których zlokalizowany ma być w przyszłości trawers nad Salamandrą. To spotkanie, mam nadzieję, że odbędzie się pod koniec lutego, najpóźniej na początku marca. Dzień później, 19 stycznia, spotkanie robocze dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Kościelisko. 21 stycznia udział w wideokonferencji dotyczącej rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład i drugiego naboru, który trwa. Dyskusja dotyczyła zasad zmian wprowadzonych w ramach tego właśnie naboru. Mogliśmy uzyskać odpowiedzi na różne pojawiające się pytania. Tego samego dnia kolejne spotkanie z projektantem Wojciechem Ustupskim dotyczące zadania związanego z dokumentacją projektową dla budynku remizy OSP Dzianisz Dolny. 23 stycznia odbył się 16 Puchar Witowa, czyli amatorskie zawody w narciarstwie alpejskim, które miałem przyjemność z innymi organizatorami zainaugurować, a także otworzyć. Podziękowania z tego miejsca dla nich wszystkich za zaangażowanie. Tutaj mam na myśli Związek Podhalan Oddział Witów, Stację Naciarską Witówskich, Radnych OSP Witów, Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Witów. 25 stycznia spotkanie z prezesem gminnym zarządu OSP w temacie spraw bieżących, między innymi w sprawie terminów walnych zebrań, jakie odbędą się w lutym na terenie naszych sołectw. 26 stycznia spotkanie z wójtem gminy Czarny Dunajec, panem Marcinem Ratłowskim, panem Pawłem Szubą, dyrektorem technicznym ze spółki PPK w temacie aktualizacji obszaru aglomeracji. Ważność tutaj tego dokumentu kończy się z upływem tego roku, stąd potrzeba rozmów na temat trybu i harmonogramu opracowania tejże aktualizacji. Tego samego dnia kolejne spotkanie robocze dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Kościelisko. 28 stycznia udział w posiedzeniu Komisji Ekonomiki, omówienie projektów uchwał, sprawy bieżące to główne punkty posiedzenia. 30 stycznia 30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku również włączyliśmy się jako gmina w tę akcję. Sztab, tak jak w roku ubiegłym, mieścił się w szkole w Kościsku. Szefową sztabu, koordynatorką była pani Anna Hadowska.
Dziękuję z tego miejsca tutaj mieszkańcom za każdy przejaw życzliwości i każdy dar serca. 2 lutego spotkanie z panem Filipem Ziębą, zastępcą dyrektora TPN-u w temacie ustanowienia służebności korzystania ze studni. Tego dnia odbyło się Szewskim, odpowiednio wójtem i przewodniczącym Rady Gminy Perlejowo. Panowie podczas wizyty w górach zaproponowali to spotkanie. Dobra i miła rozmowa o samorządzie, codziennej pracy i rzeczywistości z nią związanej. 4 lutego udział w nadzwyczajnym zgromadzeniu spółki Sewik, podczas którego pozytywnie zaakceptowaliśmy wniosek prezesa zarządu spółki o wydłużenie terminu dotyczącej wykonania kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków Łęgi z Pyrkówka Zakopanej zawartej z firmą HTS spółka ZO. 6 lutego na Polanie Sywarny odbyła się 13. Parada Gazowska w Kościelisku. Miło było się spotkać po 3 latach przerwy. Rekordowa ilość uczestników, rekordowa ilość widzów. Taka była to kumotelska gońba. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację tego wydarzenia, Gminnym Ośrodkowi Kultury Regionalnej, strażakom ochotnikom, których tutaj w sumie zaangażowanych podczas tego wydarzenia było około 100. Tutaj całemu mojemu zespołowi. Ci wszyscy ludzie zadbali o to, by ta impreza przebiegła w bezpieczny sposób. 7 lutego udział w posiedzeniu Komisji Ekonomiki. W tym samym dniu spotkanie z projektantem Wojciechem Ustupskim-Hycem dotyczące zadania związanego z dokumentacją projektową dla budynku remizy OSP Dzianicz Dolny. Główny temat spotkania to omówienie kosztorysu inwestorskiego. Tutaj o tym też Państwa, o jego wysokości informowałem na ostatnim posiedzeniu Komisji Ekonomiki. 8 lutego spotkanie z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa w temacie realizacji zaplanowanych zadań. Dzień później, 9 lutego, spotkanie robocze dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Kościelisko. Tego dnia, w dniu wczorajszym, odbyło się 2 spotkanie i rozmowa z projektantem, radnymi sołectwa Witów w sprawie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej. Witowie, właśnie przypomnę, że odcinek tutaj w ramach pierwszego etapu obejmuje tutaj część od numeru 1 do wysokości budynku remizy OSP. Omówiliśmy założenia, była przedstawiona pierwsza z koncepcji, pierwsza z części. Opracowaliśmy również harmonogram spotkań z mieszkańcami. Takie spotkania planujemy w pierwszej połowie marca tego roku. Zanim przedstawię informację zamówień publicznych, prosiłbym o zabranie tutaj głosu pana Łukasza Armatę i przedstawienie tego, co wydarzyło się w 2021 roku w zakresie regulacji własności na terenie naszej gminy. Panowie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Jako że jest to pierwsza sesja, na której prezentuję uchwały z referatu gospodarki gruntami, tak jak to odbyło się w ubiegłym roku, prezentuję Wysokiej Radzie nieruchomości, które udało się doprowadzić, regulacje własności udało się doprowadzić do końca roku 2021 i były to następujące nieruchomości. Działki o numerach 6619/5, 6619/7, 6634/8, 6620/6, 6620/8, 6620/11, 6620/13, 6621/4. Są to działki, a jeszcze 6634/6. Są to działki w Witowie, położone na drodze Roztoki. Etap pierwszy to jest od mostku w kierunku drogi wojewódzkiej. Jest to większość, jeżeli nie wszystkie działki, które są położone pod drogą Witów-Roztoki na tym odcinku do łuku drogi przy własności państwa Jadwigi i Tadeusza Różaków. Następnie działki 6613/1, 6615/1, 8226/1 i 6598/32, 6598/40, 6598/27,
65,98/29, 65,98/5, 65,98/22, 65,98/42. W Bitowie są to też działki wzdłuż drogi Bitów-Roztoki, tylko że jest to etap drugi, czyli od Rysulówki do mostu. Tutaj mamy w okolicach 90%, w zasadzie jedna działka pozostała do uregulowania z racji tego, że właściciele nie mają jeszcze ustanowionych spadków. Następnie w Kościelisku uregulowana została własność działki o numerze 2717/2. Jest to ulica Karpielówka. Tutaj dzięki darowiźnie od spółki Rajski udało się uregulować fragment skrzyżowania z ulicą Nędzy Kubińca. Na Karpielówce jeszcze działki o numerach 2973/2, 2975/2. Następnie działka 8685/2 w Dzianiszu. Jest to droga Tominy. Udało się uregulować własność. Działka 1736/11 to jest fragment przy ulicy Groń. Działka 2735/2 to z kolei ulice Stwarne. I wreszcie działka 3661/19 jest to fragment działki koło szkoły podstawowej w Dzianiszu. Udało się to pozyskać w drodze zasiedzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie Łukaszu. Wracamy do sprawozdania wójta. Szanowni państwo, kontynuując moje sprawozdanie, teraz jeszcze kilka słów dotyczących informacji zamówień publicznych, jakie odbyły się w okresie międzysesyjnym. W tym czasie podpisanych umów zleceń, a także ogłoszonych przetargów i zapytań ofertowych było 28. Wymienię tutaj najważniejsze z nich. Podział i wydzielenie działek w celu regulacji drogi Roztoki-Witowie, czyli kontynuacja tego, co skutecznie rozpoczęliśmy w ostatnich latach. Tutaj zlecenie wystawione na firmy Giewont, Andrzej Giewont z Białego Dunajca oraz usługi geodezyjno-kartograficzne Sylwia Wróbel-Ścisłowicz z Nowego Targu. Wykonanie otworzenia oznakowania poziomego na drogach gminnych w miejscowości Kościelisko i Dzianisz. Tutaj firma Polwork, Sebastian Głąb za kwotę 20 910 zł. Termin znakowania tutaj poziomego na drogach naszych tutaj jest ustalony na graniczny na 30 czerwca 2022 roku. Sporządzamy również dokumentację techniczną w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej ulicy Nędzy Kubińca w miejscowości Kościelisko. Tutaj zlecenie umowa podpisana z Elektropro Piotr Posłonka na kwotę 6250 zł. Ogłoszone przetargi i zapytania ofertowe w trakcie rozstrzygnięcia. Do najważniejszych z nich należą opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem ostatecznej decyzji z RID na przebudowę dróg gminnych. Tutaj to postępowanie zostało unieważnione, nie złożono żadnej oferty. Kolejne postępowania będziemy prowadzić w formie negocjacji i zlecenia z wolnej ręki. Przypomnę, o tym mówiłem na posiedzeniu Komisji Ekonomiki. Dotyczy ono dwóch miejsc, tutaj drogi pod Blachówką i drogi w Roztokach. Kolejne ogłoszenie, które w okresie międzysesyjnym tutaj zostało ogłoszone. Przebudowa drogi gminnej ulica Salamandra etap drugi. Tutaj otwarcie ofert mamy zaplanowane na 7 marca 2022 roku. Z takich postępowań, które też chciałbym wymienić, opracowanie strategii rozwoju gminy na Kościelisko na lata 2023-2030. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm Ultitla, spółka ZOO. W tej chwili jesteśmy w trakcie sprawdzania ofert. Kwota 11 tysięcy złotych. Kolejne tutaj postępowania ogłoszone. Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościelisko. Składanie ofert do 11 lutego. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na potrzeby stabilizacji osuwisk w gminie Kościelisko. Tutaj dwa miejsca, droga Boczonie i Płazówka, składanie ofert do 14 lutego, a także opracowanie koncepcji architektonicznej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącej sali lub budowie nowego obiektu sali gimnastycznej z zapleczem techniczno-sanitarnym przy budynku szkoły podstawowej w Kościelisku. Złożono 11 ofert. Jesteśmy w trakcie ich sprawdzania.
W okresie międzysesyjnym, Szanowni Państwo, sporo spotkań i rozmów dotyczących aktualnych naborów, z których chcemy pozyskać środki. Mam tutaj na myśli cyfrową gminę i Rządowy Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W związku z tym z tego miejsca za ten czas pracy w okresie międzysesyjnym dziękuję całemu mojemu zespołowi za wykonaną pracę. To wszystko Panowie Przewodniczący, co chciałem przekazać w ramach sprawozdania. Dziękuję za uwagę. Dziękuję pięknie. Czy ktoś z pań, panów radnych w sprawie sprawozdania wójta chciałby zadać pytania? Bardzo proszę, przewodniczący Komisji Ekonomiki. Panie wójcie, bo no, te dni, kiedy są roztopy, pokazują, jak ważna jest dalsza modernizacja niedokończona przez wojewódzki zarząd drogi numer 958. Te dziury to rozlewisko, o którym wspominamy na komisji. No ostatnio, kiedy było zamarznięte, jeszcze nie był to taki duży problem. Chciałem zapytać, bo na komisji jesienią, kiedy mieliśmy spotkanie zdalne z przedstawicielami wojewódzkiego zarządu, kierownikiem robót panem Księżycem i też był projektant wtedy, to obiecywano, że na pewno w styczniu, a skończył się styczeń, będzie złożona już ta zmiana dotycząca projektów i po modernizacji gruntu w Witowie, że cała ta dokumentacja, tak zwany ZRID, będzie złożona. Czy pan wójt ma informację, że to idzie w dobrym kierunku? No bo wtedy liczymy, że gdzieś kwiecień, a na pewno około czerwca te roboty już by mogły ruszyć, wstrzymywane, no związane z elementami takimi jak zatoczki, ale i to odwodnienie po wspólnoty leśnej. Bardzo proszę, czy mamy jakieś informacje? Z informacji, które posiadam, panie przewodniczący, wynika, że ostatnio odbyło się w Zarządzie Dróg Wojewódzkich spotkanie robocze. Tutaj wykonawcy zamawiającym. Czekam na jego efekty, bo ono dotyczyło między innymi tej sprawy, o której pan przewodniczący tutaj mówił, więc na dzisiaj państwu nic więcej w tym zakresie nie powiem. Ja tutaj najpóźniej w marcu chcę, aby odbyło się spotkanie robocze tutaj już ze mną jako z wójtem gminy Kościsko, określające harmonogram zaplanowanych na ten rok robót, bo chciałbym poznać tutaj, kiedy te roboty faktycznie się rozpocznąć, tak żeby tutaj między innymi do tego dopasować też tutaj wykonanie odwodnienia w górnej części Witowa. Przypomnę, że my w roku ubiegłym zakończyliśmy pierwszy etap. Chcemy zakończyć to zadanie, żeby zlikwidować to jezioro, które w ostatnich dniach w jakiś naturalny sposób w związku z temperaturami na zewnątrz się uaktywniło. Więc jeżeli tylko pozyskam wiedzę o tym, jakie były ustalenia z tego spotkania roboczego, tutaj państwa poinformuję. W przyszłym tygodniu mamy tutaj spotkanie dotyczące dokumentacji projektowej. Jeżeli chodzi o wodociąg, postaram się już takie informacje konkretnie pozyskać. A w marcu, kiedy odbędzie się spotkanie, jeżeli też będzie taka możliwość, to poproszę państwa o uczestnictwo w tym spotkaniu. Dziękuję pięknie. Czy ktoś jeszcze z pań, panów radnych w sprawie sprawozdania wójta? Nie widzę, szanowni państwo, zatem poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem sprawozdania wójta z okresu międzysesyjnego? Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję pięknie. Na 12 radnych, 12 za. Sprawozdanie zostało przyjęte. Dziękuję panie wójcie. Punkt 4 dzisiejszego porządku obrad, interpelacje i zapytania radnych. Czy ktoś z pań, panów w tym punkcie? Nie widzę. Zatem punkt 5 porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościsku. I w tym miejscu proszę panią kierownik Ewę Piczurę o wprowadzenie do uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie i Szanowni Państwo. Zwracam się z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelisku.
która dotyczy nowego zadania zleconego gminie ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym. Pan wójt zarządzeniem z dnia 5 stycznia bieżącego roku upoważnił pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w ustawie o dodatku osłonowym. Dlatego zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu ośrodka. Dziękuję pięknie. Uchwała ta była rozpatrywana na Komisji Ekonomiki. Poproszę pana przewodniczącego o opinię komisji w tej sprawie. Sprawa wydaje się oczywista. W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej są proponowane dwie zmiany dotyczące dodatku osłonowego i zaopiniowali. Jest włączony. Jest włączony. Nie chcemy troszkę, żeby też za głośno było. Wrócę do sedna sprawy. Mianowicie dodajemy zapisy dotyczące dodatku osłonowego. Na posiedzeniu komisji, na ostatnim posiedzeniu zaopiniowaliśmy pozytywnie przedstawiony projekt uchwały. Wnoszę o przyjęcie. Dziękuję pięknie. Czy ktoś z pań, panów radnych w sprawie tej uchwały? Nie widzę, zatem poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 32/254/22 Rady Gminy Kościelsko z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelsku? Proszę o głosowanie. Dziękuję za głosowanie. Na 12 radnych, 12 za. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kościelsko. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Dziękuję pani Ewo. Dziękuję. Szanowni państwo, punkt 6 dzisiejszego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. I w tym miejscu proszę panią Marię Raszczyk o wprowadzenie nas do tej uchwały. Dzień dobry państwu, szanowni radni, panie wójcie, pani skarbnik, tutaj zebrani. Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gminy zgodnie z artykułem 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2021 roku o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie kodeksu gminnego jest podstawowym zadaniem gminy. W związku z tym Rada Gminy uchwala stosownie do postanowień artykułu 21 ustęp 1 punkt 2 i ustęp wyżej wymienionej ustawy zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Uchwała zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy została szczegółowo omówiona i pozytywnie zaopiniowana na posiedzeniach Komisji Ekonomii i Rozwoju Gospodarczego w dniach 28 stycznia 2022 roku oraz w dniu 7 lutego 2022 roku. Uchwała ta zastąpi uchwałę nr 9/80/15 Rady Gminy Kościelsko z dnia 12 sierpnia 2015 roku. Podjęcie proponowanej uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kościelsko w nowym kształcie jest spowodowane koniecznością dostosowania aktów prawa miejscowego do znowelizowanej wyżej wymienionej ustawy o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie kodeksu gminnego i prowadzi do uszczelnienia i uszczegółowienia obowiązujących zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego gminy. Uwzględniając wszystkie zmiany, które spowodowane były nowelizacją ustawy, wypełniając ustawowy obowiązek nałożony na gminę, zasadne jest podjęcie tej uchwały. Zatem jeżeli nie ma w chwili obecnej pytań, to proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję pani Mario. Proszę tylko o potwierdzenie pana przewodniczącego opinii w sprawie tej uchwały. Wysoka Rado, pozytywnie zaopiniowaliśmy jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. Dwa razy omawialiśmy na komisjach. Wnoszę o przyjęcie. Dziękuję. Czy ktoś z pań, panów radnych w sprawie uchwały? Nie widzę, zatem poddaję pod głosowanie. Kto jest za
przyjęciem uchwały nr 32/225/222 Rady Gminy Kościelisko z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję za głosowanie. 12 radnych za. Uchwała, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kościelisko i uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w jej dzienniku urzędowym województwa małopolskiego. Dziękujemy pani Mario. Dziękuję bardzo. Punkt kolejny, punkt 7 dzisiejszego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej i w tym miejscu poproszę geodetę gminnego pana Łukasza Armatę o wprowadzenie do tej uchwały. Panowie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Proszę Wysoką Radę o wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr 3507/17 położoną w obrębie Kościelisko, dla której Sąd Rejonowy w Zakopanem prowadzi księgę wieczystą nr 10266/3 stanowiącą współwłasność gminy Kościelisko w udziale 62/63 części oraz Castor Inwestycje Spółka z o.o. z siedzibą w Kałdynie w udziale 1/63 części. Odpłatną służebnością gruntową polegającą na prawie przejazdu, przechodu, przegonu, prowadzenia wszystkich mediów, remontów nawierzchni, szlakiem o zmiennej szerokości wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 3507/17 z działkami nr 3507/13, przez 11 i przez 10, oznaczonymi na mapie stanowiącej załącznik do uchwały. Powierzchnia służebności to 408 m2. Służebność ustanawiana będzie na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 3507/14/15/12/10 położonych w obrębie Kościelisko, dla których Sąd Rejonowy prowadzi księgi wieczyste odpowiednio o numerach 10814, 27185, 11382, 11135. Działki ewidencyjne o numerach 3507/14/15/12/10 nie posiadają prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej, a w związku z tym zasadnym jest ustanowienie wymienionej wcześniej płatnej służebności gruntowej na nieruchomości obejmującej działkę numer 3507/17. Z wnioskiem o ustanowienie takiej służebności gruntowej zwrócili się przedstawiciele właścicieli wyżej wymienionych nieruchomości. Z wyżej wymienionych przyczyn ustanowienie tej służebności jest w pełni uzasadnione, a zatem proszę Szanowną Radę o podjęcie uchwały w tej sprawie. Dziękuję. Bardzo proszę Przewodniczącego Komisji Ekonomiki o opinię Komisji w tej sprawie. Wysoka Rado, rozmawialiśmy na posiedzeniu w styczniu na ten temat. Sytuacja jest taka, że no ci właściciele muszą mieć dojazd i mają go dzisiaj, ale żeby to uregulować, to jest teraz na to szansa. Pan wójt też obiecał, że wynegocjuje odpowiednią kwotę, czyli będzie też wpływ do budżetu, więc jak najbardziej byliśmy za i wnioskuję o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z pań i panów radnych w sprawie tej uchwały? Nie widzę. Zatem poddaję pod głosowanie, kto jest za przyjęciem uchwały nr 32/256/22 Rady Gminy Kościelisko z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. Proszę o głosowanie. Dziękuję pięknie. Na 12 radnych, 12 za. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kościelisko. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, kolejny punkt dzisiejszego porządku obrad
to również zgoda na ustanowienie służebności, tym razem korzystania ze studni w tym rejonie. I również proszę pana Łukasza o wprowadzenie nas do tej uchwały. Panowie przewodniczący, panie wójcie, Wysoka Rado, szanowni państwo. Proszę Wysoką Radę o wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną numer 3507/11 położoną w obrębie kościelisko, dla której sąd rejonowy w Zakopanem prowadzi księgę wieczystą numer 10863/8 stanowiącą własność gminy Kościelisko, pod płatną służebnością korzystania ze studni głębinowej. Powierzchnia służebności będzie wynosić 15 m2. Usytuowana będzie na przedmiotowej działce i polegała będzie na ustanowienie tego prawa na rzecz każdorocznego właściciela działki numer 1847 w Kościelisku, dla której sąd prowadzi księgę wieczystą numer 37970/6. Służebność będzie polegała na zapewnieniu na czas nieoznaczony prawa do korzystania ze studni w celu czerpania wody dla spożycia i wykorzystania gospodarczego oraz prawa przechodu i dostępu do tej studni. Wnioskiem o uregulowanie kwestii studni głębinowej zwrócił się do wójta gminy Kościelisko przedstawiciel Tatrzańskiego Parku Narodowego, uzasadniając potrzebę zaopatrzenia wodę, szkółkę leśną, nędzówka w Kościelisku. Nieruchomość, na której znajduje się wyżej wymieniona studnia, jest przeznaczona na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego. Dlatego też konieczne jest uregulowanie tej kwestii przed dokonaniem tej sprzedaży. Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Również proszę przewodniczącego Komisji Ekonomiki o opinię komisji w tej sprawie. Wysoka Rado, na ostatnim posiedzeniu komisji omawialiśmy tą sprawę. Jest ona też dość istotna, żeby ją uregulować. Współpracujemy w wielu zadaniach. W wielu zadaniach współpracujemy z Tatrzańskim Parkiem Narodowym. Tutaj ta studnia jest wykorzystywana do nawadniania w tej szkółce leśnej, więc jak najbardziej niech będzie takie wykorzystanie dalej możliwe i też jest pewna odpłatność, tutaj pewnie mniejsza kwota, ale też do wynegocjowania przez pana wójta, także na komisji po rozmowie byliśmy jednogłośnie za podjęciem tej uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z pań i panów radnych w sprawie tej uchwały? Nie widzę, zatem poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 32/257/22 Rady Gminy Kościelisko z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności korzystania ze studni? Bardzo proszę o głosowanie. Uchwała 12 głosami za została przyjęta. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni państwo, punkt kolejny dzisiejszego porządku obrad. Dziękuję panie Łukaszu. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. I w tym miejscu poproszę panią Katarzynę Gał o wprowadzenie do tej uchwały. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, proszę o uchwalenie uchwały dotyczącej określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy zgodnie z artykułem 6 ust. 2 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy. Stawki opłat zostały ustalone zgodnie z kalkulacją kosztów i analizy rynkowej, a także na podstawie artykułu 6 ust. 2 a punkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czyli wysokości nie wyższej niż maksymalna stawka opłat, która za odpady komunalne zbierana i odbierana jest w sposób selektywny, to jest 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem. Za pojemniki i worki o mniejszej lub większej pojemności o stawki opłat ustalono wysokości proporcjonalnej do ich
pojemności. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję pięknie. Uchwała ta była dyskutowana na Komisji Ekonomiki. Z tego tytułu proszę o opinię Komisji w tej sprawie. Wysoka Rado, na posiedzeniu Komisji w dniu 7 lutego omawialiśmy tą sprawę szczegółowo. Tutaj pani Katarzyna przedstawiała, przekonała nas radnych. Podjęliśmy, zaopiniowaliśmy pozytywnie, jednogłośnie proponowaną uchwałę i wnoszę o przyjęcie. Dziękuję pięknie. Czy ktoś z pań i panów radnych w sprawie tej uchwały? Nie widzę, zatem poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 32/258/22 Rady Gminy Kościelsko z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do podnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Proszę o głosowanie. Na 12 radnych, 12 za, uchwała zostaje przyjęta, wykonanie powierza się wójtowi i wchodzi w życie z dniem po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Dziękujemy pani Katarzyno. Szanowni państwo, punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022 i poproszę pana przewodniczącego o wprowadzenie do tej uchwały. Słychać. Szanowni panowie przewodniczący, szanowny panie wójcie, szanowni radni, szanowni tutaj pracownicy Urzędu Gminy. Komisja rewizyjna odbyła się 7 lutego i ustaliła jednogłośnie plan na rok 2022. Przedstawię teraz porządek pracy Rady na rok 2002, paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Zatwierdza się następujący porządek Komisji Rewizyjnej. Pierwsze półrocze. W punkcie pierwszym. Analiza sprawozdania finansowego gminy na rok 2001. W punkcie drugim. Opiniowanie, wykonanie budżetu gminy za rok 2021 wraz z opracowaniem wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium dla wójta gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2001. W punkcie trzecim kontrola wydatków związanych z odśnieżeniem dróg w sezonie 2021-2022. W punkcie czwartym inne zadania kontrolne złożone przez Radę Gminy. W drugim półroczu proponujemy rozpatrzenie, w punkcie pierwszym rozpatrzenie informacji wójta gminy z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2002 roku. W punkcie drugim kontrola ściągalności podatków i opłat lokalnych za rok 2022. W punkcie trzecim opracowanie planu pracy na rok 2003 i inne zadania zlecone przez Radę Gminy. O ile będą jakieś wnioski, a różnie się to zdarzyć może w ciągu całego roku, to Komisja Rewizyjna również podejmie takie działania, że przeprowadzi stosowną kontrolę z danej tam dziedziny. Tak więc tak się przedstawia tutaj praca Rady Komisji Rewizyjnej. No i mam nadzieję, że w tym roku będzie to łatwiej po prostu pracować, ponieważ tu jest zluzowana ta sprawa covidowa, także możemy tu się spotykać i inna to jest rozmowa, inne prowadzenie, kiedy jesteśmy jeden z drugim koło siebie, ponieważ zdalnie to nie jest to tak prawie normalna praca. Bardzo dziękuję tutaj za uwagę.
Dziękuję pięknie. Szanowni Państwo, czy ktoś w sprawie tej uchwały chciałby zabrać głos z pań i panów radnych? Bardzo proszę. Ja tylko w sprawie technicznej i literowej, bo pewnie zauważyliście, że w projekcie uchwały tam mieliśmy w tym punkcie trzecim błąd literowy, bo tam miało być 21-22. Pan Władysław przedstawił to dobrze. Ale pan Władysław dobrze powiedział i tak samo w porządku dziękuję, dzisiejszego że pan zabrania to mieliśmy zauważył. Tam, no, tak żeby to było tylko poprawione. Dziękuję bardzo. Wszyscy ma, znaczy część ma poprawioną już uchwałę, aby ten błąd został wychwycony wcześniej. Czy ktoś jeszcze z pań, panów radnych? Nie widzę, zatem poddaję pod głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały nr 32/259/22 Rady Gminy Kościelisko z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie planu komisji rewizyjnej na rok 2022? Bardzo proszę o głosowanie. Rada 12 głosami za przyjęła uchwałę w życie, która wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję pięknie i szanowni państwo, punkt 11 dzisiejszego bardzo proszę, panie Władysławie. Kolejny punkt, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi i w tym miejscu poproszę przewodniczącego komisji skarg o wprowadzenie nas do tej uchwały. Panie wójcie, panie sekretarzu, szanowni radni, szanowni mieszkańcy oglądający nas tutaj w trybie online. Sprawa pana Fedyka ciągnie się już wiele lat. Tutaj zostaliśmy kilka lat temu wmieszani tutaj w spór pana Fedyka z miastem Zakopanem. Na wniosek pana skarżącego wszystkie sprawy zostały przekazane tutaj do Sądu Rejonowego w Zakopanem. Chciałem przypomnieć, że w tej kadencji 29 czerwca 2020 roku już raz podjęliśmy uchwałę uznającą skargę pana tutaj Fedyka za bezzasadną i skierowaliśmy tą sprawę do i poradziliśmy, żeby tam szukał rozpatrzenia w sądzie rejonowym. I teraz w ostatni poniedziałek znowu Komisja Skarg, Wniosków, Petycji się zebrała nad tym, przeanalizowała tutaj cały materiał. Poradziliśmy się tutaj też radcę prawnego i ponownie stwierdziliśmy, że skarga jest bezzasadna i tym wszystkim, całym tym sporem tutaj z Urzędu Miasta powinien się zajmować Sąd Rejonowy w Zakopanem. Także wnioskuję tutaj do Szanownej Rady o uznanie całej skargi pana Fedyka za bezzasadną. Dziękuję pięknie. Czy ktoś z pań, panów radnych w sprawie tej uchwały chciałby zabrać głos? Nie widzę, szanowni państwo. Tutaj jeszcze poproszę przewodniczącego o doprecyzowanie, czyli uchwała ma odrzucić skargę, tak? I komisja odrzuciła. Dziękuję, dziękuję. W takim razie. Dziękuję. Szanowni państwo, w takim razie poddaję pod głosowanie, kto jest za podjęciem uchwały nr 32/260/22 Rady Gminy Kościelisko z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta i tak jak pan przewodniczący wskazał, rozpatrzenie tej skargi jako bezzasadnej. Proszę o głosowanie.
Przepraszam, bo nie widać na monitorze. 12 radnych za, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, punkt kolejny dzisiejszego porządku obrad, punkt 12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych gminy Kościelisko. I w tym miejscu poproszę wnioskodawców, czy jednego z wnioskodawców o wprowadzenie do uchwały. Będzie to pan Władysław, tak? Otóż tak się złożyło, że po prostu władze centralne udostępniły, czy umożliwiły, czy nie można powiedzieć, że zezwoliły na podwyższenie wynagrodzeń wójtom, burmistrzom, starostom i tak dalej, i również radnym powiatowym, wojewódzkim i gminnym. W związku z powyższym po prostu to się dzieje w całej Polsce. To jest jeden wniosek, a drugi to duża inflacja i po prostu to jedno z drugim się łączy. I tutaj patrzeć po ościennych tu naszych gminach, wzorując się tutaj, posłużę się jedną tutaj gminą po sąsiedzku, Czarny Dunajec, to pan wójt przygotował dla siebie i dla radnych podwyżkę i współczynnik jest ten sam, co i tu. Otóż, proszę Państwa, to nie jest coś nowego, to jest normalne i po prostu prosiłbym bardzo i apeluję, żeby radni przegłosowali to na tak, bo rozumiem, jeżeli ktoś będzie wstrzymywał albo głosował przeciw, to znaczy nie chce tej podwyżki i nie powinien z tego korzystać. To jest moja sugestia. Nie jestem tu żadnym jakby dyktatorem, ale według logiki rozumowania, tak się to odbywa, że jeżeli ktoś jest przeciwny, no to znaczy, że tego nie chce. I w związku z powyższym po prostu tak bym prosił, żeby to tak przegłosować. Jeszcze tu jest jedna sprawa, ale nie wiem, już nie będziemy, ja tutaj nie będę już jakby o to walczył zbyt mocno, ponieważ no tak jakby gmina Czarny Dunajec też to zaliczyła od sierpnia do tego, tak jak i tutaj po prostu wójtom to uczyniono i tak dalej, ale to jakbym pozostawiał już bez zmian. To tyle, panie przewodniczący. Ja apeluję do radnych o zdrowy rozsądek i przegłosowanie na tak. Dziękuję pięknie, panie Władysławie. Poproszę przewodniczącego Komisji Ekonomiki o opinię w sprawie tej uchwały. Na posiedzeniu Komisji Ekonomiki rozmawialiśmy o tej sprawie bardzo szczegółowo. Oczywiście były bardzo różne głosy. Natomiast sprawa regulacji przez ustawodawcę to jest jedno, zmieniając kosztów koło też płacy minimalnej. To wszystko spowodowało, że zdecydowaną większością głosów zaopiniowaliśmy pozytywnie, 7 głosów było za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący na 10 członków komisji. Dlatego wnoszę o przyjęcie. Dziękuję pięknie. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos w sprawie tej uchwały? Nie widzę, szanowni państwo, ja sobie pozwolę zabrać głos. Mając może niebogate doświadczenie, bo tylko 8-letnie czy 7-letnie ostatnia kadencja i obecna, wyrażając swoją opinię zarówno na Komisji Ekonomiki, jak i podtrzymując ją w tej chwili, uważam, że nie powinniśmy, tak jak wszystkie samorządy, korzystać z tego, co jest maksymalne. Nie było rozmowy o jakiejkolwiek innych kwotach, innych negocjacjach. Uważam, że podniesienie w ciągu 3 lat, bo poprzednia uchwała weszła w życie, przypomnę, w 2019 roku, czyli po 3 latach, nie uważam za adekwatne podnoszenie diet radnych o 62,5%. Mówiłem o tym na komisji i pozostawiam to każdemu z radnych do wzięcia pod uwagę. Jeżeli uważacie, że ta podwyżka i ta uchwała, która jest proponowana, jest adekwatna i daje wam czyste sumienie i uwagę.
uważacie, że tak powinna wyglądać. Macie prawo oczywiście i macie prawo do swojego zdania, możecie zagłosować za. Ja natomiast uważam, że jest to zbyt duże podwyższenie, a zarazem obciążenie dla gminy i apeluję o głosowanie przeciw. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z pań, panów radnych? Nie widzę, zatem jeśli można jeszcze, bardzo proszę. Panie przewodniczący, no żeby jeszcze nasi mieszkańcy też wiedzieli, płaca minimalna na ten rok to jest 3100 zł. Mam nadzieję, że tu się nic nie pomyliłem brutto. Natomiast tu mówimy o kwocie, kiedy radny przeciętny po podwyżce będzie miał 1000 zł. Jeżeli jest funkcja wyższa, to trochę więcej, 1500, 1600, czy przewodniczący około 2000 zł, czyli znacząco poniżej, żebyśmy też wiedzieli, o jakich pieniądzach mówimy. Na ostatniej z kolei sesji zrobiliśmy, mając pełne przekonanie, podwyżkę panu wójtowi około 100%, bo uważamy, że bardzo dużo robi i gmina idzie w górę i inwestycje idą w górę. No ja uważam z kolei, że radny powinien odpowiadać za swoje decyzje. Tam był jeden z argumentów wtedy też, że no przynajmniej powinno to pokrywać koszty związane z pracą. Wiemy jak to jest. Jedni mają pracę na etatach, inni mają swoje firmy. No czasami nieobecność nawet na dzisiejszej sesji może też z tego wynikać, no bo jest tak, że trzeba wszystkiego jednak jakoś pilnować. Więc tu były różne zdania wyrażone. Myślę, że wszystko zostało powiedziane. Proszę o głos. Dziękuję. Bardzo proszę, radny województwa Długosz. Szanowni panowie przewodniczący, tutaj odpowiadam jeszcze na w związku z wypowiedzią pana przewodniczącego, że tu kiedyś na Komisji Ekonomiki pan radny Trasz bardzo tutaj oponował w tym kierunku, podobnym jak i pan przewodniczący. I po prostu w tym tygodniu jest kolejny, trzeci raz nieobecny na dwóch komisjach i dziś na sesji. A więc w związku z tym, to nie jest praca radnego, to nie jest praca radnego. Dobrze, że my tu kiedyś, tu zasugerował pan tutaj kolega radny, mój przyjaciel Janusz Szernik, że zostało to zatwierdzone 30%, kto nie będzie na sesji i 20%, kto nie będzie na komisji. A więc to jest restrykcja, która po prostu daje możliwość, że jak nie będziesz pracował, nie będziesz brał pieniędzy. Panie przewodniczący, proszę przyjąć to do wiadomości. A praca radnych polega na tym, że my tu kiedyś z Janisza byli dwa razy na komisji w ciągu jednego dnia. I odbyły się wtedy trzy komisje. I nie dalej jak wczoraj, wróciliśmy o godzinie 8:30 do domu. Chociaż nie jesteśmy tutaj, my w tym wypadku no nic tutaj nie mobilizuje, żebyśmy mieli wypłaconą dietę z ryczałtu albo nie, bo to było związane z planem. Ale w sumie tak, nie tylko mnie, ale innym moim kolegom dyktuję, że w tym temacie, żeby uczciwie głosować na tak dużym materiałem jak plan kościeliska, należy po prostu w tym uczestniczyć. I apeluję, żebyście panowie, a zwłaszcza z kościeliska, uczestniczyli w tym temacie, bo wójt jest po prostu tu odpowiedzialny za te protesty, ale my są po to, żeby my pomagali też i wójtowi doradzić i pomóc, że potem ta uchwała idzie przez nasze ostatecznie głosowanie dla dobra naszych mieszkańców i nie tylko, bo tu są różne typy, które robią wielkie interesy i to jest największą plagą na tym naszym terenie gminy Kościelisko. A tego się już wyeliminować bezpośrednio nie da, bo gdybyśmy mieli taką jedną wróżkę na etacie, to by my dużo inaczej działali, bo by my niektórych działek nie przefali, bo by były sprzedane i tak dalej, które by miały być sprzedane. Także w związku z powyższym
panie przewodniczący, żeby te emocje wyciszyć w panu. Mocny apel. Wyciszyć i uśmiech daje, że pan już zrozumiał moje wypowiedzi, słowa. Cieszę się bardzo. No jest pan młodszym człowiekiem, ja trochę starszym, niewiele, ale... Także cieszmy się tym, co jest. Namawiam panie przewodniczący, żeby się pan nie skompromitował, bo będzie potem krytyka niepotrzebnie. Ja bardzo pana lubię. No i po prostu merytorycznie rozmawiamy w tej chwili. Nie pół żarty, pół serio, bo dość używam języka tak z uśmiechem na twarzy, pół żartem, pół serio, ale teraz mówię poważnie. Traktujmy się nawzajem, pracujmy dla dobra naszych mieszkańców. No i życzę dużo wytrwałości i zdrowia dla dobra naszej społeczności. Oby ta gmina była po prostu jak do tej pory dobrą gminą. No i po to my rozwalili cały układ gminy Tatrzańskiej, którym byłem między innymi inicjatorem, że tam to było po prostu, to był taki jakby komunistyczna gmina, która po prostu nic i no, po prostu by dostawali łachłapy. To tyle na sam koniec. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Proszę nie krępować, głosować i pan wójt tu przyjmie jako organ wykonawczy ze zrozumieniem i pani skarbnik, czego życzę dużo zdrowia pani skarbnik. Tak samo. O pracownikach nie wolno zapominać. Pracownikom należy też dać wynagrodzenia wyższe. W tym, że no, trzeba walczyć o pieniądze, a wójt ma tutaj dobrą po prostu możliwość. Jest młodym człowiekiem energicznym i tu se daje radę zdobycia pieniędzy z zewnątrz. Cieszmy się tym. Wójtowi my zdali podwyżkę, teraz cieszmy się z tego, że będziemy my też mieć troszeczkę więcej. Niewiele, ale coś zawsze jest dobre. Życzę dużo zdrowia panie przewodniczący i wszystkim radnym. Szanowni państwo, mam prośbę, jakbyśmy wrócili do meritum, bo troszkę odeszliśmy do historii innych rzeczy. Meritum uchwały, bardzo proszę. Ja jeszcze właśnie uzupełnię, że słuchajcie, z jednej strony to jest zmiana tego współczynnika, tak jak zmieniła Rada Ministrów, ale z drugiej strony, i to też powiedzmy, bo pan Władysław przed chwilą powiedział, zwiększamy jeszcze restrykcje, czyli zmniejszenia za nieobecności. Aż do 30% za nieobecność na sesji i 20% za nieobecność na każdej komisji. No nie znam gminy wokół, która takie restrykcje by wprowadza, więc powiedzmy to też szczerze sobie, że wcale nie jest tak, że radni otrzymują te ustalone stawki, bo często czy zdarza się, że niektórzy są nieobecni i wtedy jest to mniejsze uszczuplenie, no ale jest to odzwierciedlenie, tak jak pan Władysław powiedział, też po aktywności w pracy jako radnego. Dziękujemy się, że już temat został wyczerpany. Proszę o głos. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z pań panów radnych? Nie widzę. Zatem poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 32 łamane przez 261 łamane przez 22 Rady Gminy Kościelisko z 10 lutego 2022 roku o zmianie uchwały w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych Rady Gminy Kościelisko? Proszę o głosowanie. Dziękuję pięknie. 9 głosami za, 1 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Uchwała wchodzi w życie od 1 marca 2022 roku. Szanowni państwo, a jest konieczne, panie Władysławie, bardzo proszę.
Dziękuję. Szanowni Państwo, punkt 12, punkt 13, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kościelisko na rok nie 2021, tylko 2022. No, chciałoby się mieć budżet 2021 roku i w tym, no niestety nie ma aż takich cyfr, ale bardzo proszę Pani Skarbnik o wprowadzenie do tej uchwały. Panowie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Zwracam się z prośbą o przyjęcie przedłożonego projektu zmian w budżecie gminy Kościelisko na rok 2022. Zmiany dotyczą przesunięć między następującymi zadaniami inwestycyjnymi. Proponuje się zwiększenie o kwotę 160 tysięcy złotych zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa i adaptacja istniejącego budynku biurowego z przeznaczeniem na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Jest to koszt związany z dostawą i montażem elektrowni słonecznej fotowoltaiki na dachu Urzędu Gminy Kościelisko o mocy prawie 40 kW. Czas gra tutaj rolę wobec zmieniających się na niekorzystne dla prosumentów przepisy związane z dystrybucją i rozliczeniem energii elektrycznej z dniem 1 kwietnia 2022 roku. Proponuje się również zwiększenie o kwotę 162 tysięcy zadania inwestycyjnego pod nazwą adaptacja niezabudowanej przestrzeni w budynku Centrum Tradycji Turystyki w Kościelisku na potrzeby sali wystawienniczo-koncertowej wraz z zagospodarowaniem. Zwiększenie wynika z rozstrzygnięcia przetargowego. Zadanie to również, jak poprzednie, jest zadaniem dla nas priorytetowym ze względu na plan przeniesienia do nowego budynku GOKR-u oraz otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z naboru gminy Górskie. Proponuję zmniejszenie na kwotę 322 tysięcy złotych zadania inwestycyjnego pod nazwą rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w gminie Kościelisko. Pojawiła się tutaj szansa na uzyskanie na to zadanie środków finansowych z innych źródeł. Wobec tego proponuję taką zmianę pokrycia wcześniej omówionych zwiększeń. Załącznik nr 1.1 porządkuje zadanie inwestycyjne w roku 2022 i wprowadza zmiany w zakresie wydatków majątkowych. Zmiany w budżecie gminy Kościelisko na rok 2022 zostały szczegółowo przedstawione i omówione na Komisji Ekonomii i Rozwoju Gospodarczego. Zatem proszę Wysoką Radę o ich przyjęcie. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Poproszę Przewodniczącego Komisji Ekonomiki o opinię Komisji w sprawie tej uchwały. Wysoka Rado, Pani Skarbnik na posiedzeniu Komisji w dniu 7 lutego przedstawiła szczegółowo zmiany. Przed chwilą wymieniła dwa najważniejsze zadania, które będą mogły być sfinansowane łącznie kwotą nieco ponad 300 tysięcy złotych. Dzięki podjęciu tej uchwały uznaliśmy na posiedzeniu komisji, że są to ważne zadania i jednogłośnie zaopiniowaliśmy pozytywnie przedstawioną uchwałę. Dlatego wnoszę o przyjęcie. Dziękuję Państwu. Dziękuję pięknie. Czy ktoś z Pań, Panów Radnych w sprawie tej uchwały? Nie widzę, zatem poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały numer 32/262/22 Rady Gminy Kościelisko z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2022. Proszę o głosowanie. Dziękuję pięknie. 12 głosami uchwała zostaje przyjęta. Wykonanie zleca się wójtowi, a uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Pokłosiem tej uchwały zawsze jest uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. I tutaj proszę również Panią Skarbnik o wprowadzenie do tej uchwały. Panowie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczą określenia aktualnych kwot dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów budżetu w roku 2022 oraz zmian limitu środków finansowych w roku 2022 dla dwóch zadań, na które zostały wcześniej zwiększone środki.
To jest przebudowa i adaptacja istniejącego budynku biurowego z przeznaczeniem na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, czyli budynek Urzędu Gminy Kościelisko, oraz adaptacja niezabudowanej przestrzeni w budynku Centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisku na potrzeby sali wystawienniczo-koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Stąd proszę Wysoką Radę o przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kościelisko na lata 2022-2040. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Proszę przewodniczącego Komisji Ekonomiki o opinię Komisji w tej sprawie. Wysoka Rado, w dniu 7 lutego na posiedzeniu Komisji Ekonomiki jednogłośnie zaopiniowaliśmy pozytywnie przedstawiony projekt na nasze przyjęcie. 10 lutego 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kościelisko na lata 2022-2040. Proszę o głosowanie. Głosami uchwała została przyjęta. Wykonanie powierza się wójtowi gminy Kościelisko i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy porządek obrad dotyczący uchwał. Dziękuję pani skarbnik. Pozostałe trzy punkty, sprawy bieżące, jak zwykle łączę z wolnymi wnioskami, bo one się z reguły pokrywają. Bardzo proszę, pan radny Władysław Długosz. Panowie przewodniczący, szanowny panie wójcie, szanowni radni, szanowni pracownicy Urzędu Gminy. Mam tutaj parę spraw i to po prostu apeluję tę sprawę do wójta, żeby odpowiedzieć i podjąć jakieś działania, bo do tej pory jeszcze nie ma po prostu wyjaśnienia. A mianowicie chodzi o sprawę nielegalnie postawionego parkingu w Dolinie Chochołowskiej na polanie, która jest i powinna być polaną, a nie parkingiem. Nasypano tam destruktu bardzo dużej ilości i w związku z powyższym tutaj mieszkańcy, właściciele tego terenu i nie tylko, po prostu apelują, żeby, bo to jest, dlaczego to, ja tutaj kieruję tę sprawę do pana wójta i do szanownej rady. Dlatego, że to jest na naszym terenie i tutaj adekwatne, tutaj jakby podejmować kroki, takie narzędzia nasz urząd jako organ wykonawczy posiada, a jeżeli nie, to należy kierować na drogę dalszą, aż do skutku, żeby przywrócić ten teren do pierwotnego stanu. Bo to jest po prostu to, co robi po prostu osoba ze wspólnoty leśnej. To jest bezprawie, a zajmuje bardzo poważne funkcje społeczne i bagatela no, robi niedobre rzeczy. W związku z powyższym chciałbym bardzo, nie tylko żeby my tutaj usłyszeli jakieś słowa pociechy, ale żeby były podjęte stosowne kroki, żeby ta sprawa nabrała biegu i w końcu zrobić porządek, że tak robić nie wolno. Druga sprawa też dotyczy Siwej Polany, chodzi o Małpi Gaj. Tutaj już ile razy było mówione, to też jest zrobione bezprawnie i nikt w tym temacie nikomu nic nie robi. Szkoda, że Bafia nie żyje, bo oni no jedną chałupę rozwalił jeszcze do dzisiaj, ja go wspominam. No, a resztę to jest wszystko do załatwienia, jak ma ktoś kasę, duże pieniądze. Jeszcze następna sprawa. Panie wójcie, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Coś dziś pan, tu była sprawa przez Piotra, przewodniczącego Komisji Ekonomiki i wiceprzewodniczącego Rady na temat tego jeziora Łabędziego, które tak pięknie nazwałem. Może jak zostanie to zrealizowane, to szkoda będzie tego tytułu. No, no,
Widziałem już rury w jesień. Pan mówił, że tutaj w jesień, ja w jesień, to jest nie pasuje robić, bo to będzie niedobrze zrobione, bo śnieg zadyma, gorzej jak na Kaszubach, ta pogoda u nas tu trwa i tak dalej, i tak dalej. No i się okazuje, rur nie widzę, jezioro dalej, jak teraz są tu roztopy coraz większe, i no tam nie widzę jeszcze łabędzi, i tak dalej. Kiedy to ostatecznie, tak na serio, na poważnie, będzie robione, bo po prostu to się ciągnie jak flaki z olejem. I jeszcze jedna sprawa, co dotyczy naszego już pięknego Dzianisza. Nie wiem, czy wszyscy panowie i panie radni wiedzą. Jest to najpiękniejsza wieś w Dzianiszu, w Polsce. Dowiedziałem się wczoraj tu w urzędzie, że tak po prostu przyjęto naszą piękną wieś Dzianisz. Coś pięknego. Gratulacje, że mieszkam w takiej ładnej dziedzinie. Będzie na pewno trzeba walczyć tak jak my w Dzianiszu. O to piękno. Witowianie, weźcie wzór z nos. Kościelisko, panie przewodniczący, pan jest najważniejszą tu osobą. Weźcie wzór z nos. Ja myślę, że jakbyśmy głosowali na tej sali, to Kościelisko by wygrało, ale nie idźmy w tym kierunku. Cieszmy się, że w tym roku Dzianisz jest najpiękniejszy. Już tych cytatów nie mi pan tu nie mówi, bo to było wypowiedziane w Szczecinie przez prezydenta. Nie idźcie tą drogą, Ludwiku Dorn i Sabo. Panie Władysławie, do meritum. Do jeszcze? Meritum, musimy wytrącić z tematu. A tu takie piękne rzeczy powiedziałem. Także gratuluję inicjatorom, panie wójcie. No i jeszcze wzór faktycznie. Witow jest łatwy do nakłonienia. Mamy jedną dziewczynę tu niepowtarzalną, tu ona jest aktywna bardzo. I Staszek koło niej siedzi, też jest aktywny. No i pan Piotr też na pewno się zaangażują. No, Witów, Kościelisko ma ile radnych? Tym bardziej się powinien angażować. Ja pomogę, jak będę inny w stanie. Teraz do meritum. Chodzi o Dzianisz. Panie wójcie, co się dzieje w budynku tym wielofunkcyjnym z tym utopieniem tego wnętrza tej biblioteki. Chodzi o ten budowlę tego pomieszczenia, co jest po prostu biblioteka, bo woda jest potrzebna, ale w tym miejscu akurat nie jest potrzebna. Jakie są posunięcia, żeby ta woda nie pojawiła? Czy są zrobione jakieś adekwatne kroki, czy też takie pobożne życzenia? Pan jest w stanie odpowiedzieć tutaj konkretnie? Dobrze, panie wójcie, czekam na odpowiedź, na pewno nie inny. Ja jestem ciekawy, ale wszyscy jesteśmy tutaj nastawieni, żeby w tym naszym pięknej miejscowości było wszystko na perfekt. Dziękuję. Dziękuję, panie Władysławie. Oddaję głos wójtowi. Bardzo proszę, panie wójcie. Panowie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, panie Władysławie, wszystko było słychać. Postaram się odpowiedzieć na zadane przez pana pytania. Jeżeli chodzi o kwestię urządzenia parkingu na Siwej Polanie, to tak jak państwa informowałem jeszcze w roku ubiegłym, zaraz po tym zdarzeniu wystosowaliśmy pismo do zarządu wspólnoty leśnej uprawnionych ośmiu wsi. Na to pismo nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Chcieliśmy wiedzieć, na jakiej podstawie tutaj to urządzenie miało miejsce. Tutaj, jeżeli chodzi o ten parking, tej odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Z informacji, które posiadam, wiem, że postępowanie toczy się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. I panie Władysławie, umówmy się tak, że po dzisiejszej sesji wystosuję oficjalne pismo do nadzoru celem uzyskania stosownej informacji, co w tej sprawie się dzieje. No, do wspólnoty mogę ponowić, bo tak jak powiedziałem, na to pismo wtedy odpowiedzi żadnej nie uzyskaliśmy.
mogę to zrobić raz jeszcze i wtedy tutaj pana i państwa poinformuję o odpowiedzi, jaka do nas przyszła. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z Małpim Gajem, z placem zabaw tutaj za Szlabanem w Dolinie Chochowskiej, to też przypomnę państwu, że ta sprawa już była przedmiotem wielokrotnie naszych rozmów i dyskusji. Toczy się tam postępowanie rozbiórkowe. Z tego co wiem, tutaj strona odwołała się od decyzji. Czekamy na rozstrzygnięcie tutaj, co możemy, to robimy, żeby tą przestrzeń od tego rodzaju zabudowy, od tego rodzaju rekreacji, gdzie indziej oczywiście dopuszczalnej w tym miejscu, dla mnie jednak tutaj nie jest to przestrzeń ani miejsce, żeby tego rodzaju infrastruktura powstawała. Więc to postępowanie, panie Władysławie, się toczy, korzystając z tego, że wyślemy pismo dotyczące parkingu, wyślemy również do nadzoru zapytanie, co w tej sprawie, jaki ona ma bieg, na jakim etapie jesteśmy, więc też tutaj państwa o tym poinformuję. Jeżeli chodzi o jezioro Łabędzie, czyli tutaj miejsce koło wspólnoty leśnej Ośmiuści, to państwa informowałem już wielokrotnie w roku ubiegłym, że zadanie związane z odwodnieniem tej drogi podzieliliśmy na dwa etapy i panie Władysławie, dlatego z jednej strony w pewnym okresie pan rury widział, a potem te rury zniknęły, bo pierwszy etap w roku ubiegłym zakończyliśmy. Nikt nie skradł, panie Władysławie, zostały umieszczone zgodnie z przygotowanym wcześniej projektem ziemi i ten pierwszy etap o wartości prawie 100 tysięcy złotych w roku ubiegłym w zakresie tego wykonania tego odwodnienia zakończyliśmy. Nie wykonywaliśmy tego zadania całościowo z tego względu, że na dzisiaj nie jesteśmy w stanie ocenić i ostatecznie powiedzieć, gdzie będzie umieszczona studnia tutaj odwodnieniowa. Nie jesteśmy w stanie podać jej głębokości ani dokładnej lokalizacji, bo z informacji, które tutaj uzyskałem od firmy Strabag, a też doświadczenie życiowe to pokazuje, że dopiero na etapie wykonawstwa, na tym etapie końcowym tutaj te ustalenia będą. Ja się po prostu obawiałem, że w sytuacji, kiedy my umieścimy studnię na określonej rzędnej blisko drogi wojewódzkiej, później okaże się, że ta studnia musi mieć inną lokalizację. Celem uniknięcia tej sytuacji tutaj to zadanie będzie dokończone w pierwszej półroczu tego roku. Tylko czekamy na ten moment, a Strabag rozpocznie w tym miejscu pracę. Firma może wchodzić i dokończyć to zadanie, żeby to jezioro, panie Władysławie, w tym miejscu zlikwidować. Przypomnę, że na to zadanie pozyskaliśmy dofinansowanie z województwa, tutaj zarządu dróg wojewódzkich w wysokości 50% w ramach inicjatyw samorządowych. Więc panie Władysławie, z tego względu te rury były, a potem zniknęły. To zadanie jest realizowane, ale tak jak powiedziałem, potrzebujemy tutaj wykonawcy na miejscu, żeby je dokończyć. Jeżeli idzie o konkurs na Małopolską Wieś, te konkursy odbywają się tutaj cyklicznie. My jako samorząd gminny bierzemy w nich udział w zależności od kryteriów konkursowych. W ubiegłym roku rzeczywiście w ramach tego konkursu Dzianisz został wyróżniony. Wcześniej miało to miejsce w przypadku sołectwa Kościelisko. No i myślę, z racji tego, że każda z naszych miejscowości ma swoją i piękną historię i ma swoje piękne miejsca, również i Witów w przyszłości zostanie w ramach tego konkursu. On jest rozbudowany, bo są tam trzy podgrupy, zostanie również wyróżniony, ale rzeczywiście w roku 2021 to wyróżnienie spotkało sołectwo Dzianisz. Jeżeli chodzi o tutaj informację dotyczącą tego, co dzieje się z biblioteką, z tymi pomieszczeniami w budynku wielofunkcyjnym w Dzianiszu, to tak jak państwa informowałem, przy końcu roku 2021 zleciliśmy wykonanie ekspertyzy mającej na celu określenie przyczyn powstania tutaj wilgoci na ścianach, zarówno tutaj tej części wewnętrznej, więc panie Władysławie, wydaje mi się, bo jesteśmy już na etapie końcowym, jeżeli chodzi o sporządzenie tej ekspertyzy, ona ma pokazać, kto tutaj dopuścił się zaniedbania, mówiąc wprost, ona ma pokazać, kto jest winny tej sytuacji, a jednocześnie ma też wskazać rozwiązanie, żeby tutaj tą sytuację naprawić. Tak jak państwa informowałem, pewnie tutaj wejdziemy na ścieżkę sądową, to postępowanie potrwa. Tym niemniej my w ramach swoich działań będziemy chcieli w najbliższych miesiącach, kiedy tylko pogodzimy
pogoda na to pozwoli. Będziemy już znać wyniki ostateczne tej ekspertyzy, tutaj przywrócić to pomieszczenie do użytkowania, naprawić tą sytuację, a później zgodnie z przepisami prawa dochodzić stosownych roszczeń od wykonawcy. Więc umówmy się tak, panie Władysławie, że na najbliższe posiedzenie pewnie komisji właściwej, tutaj Komisji Ekonomiki, ja już tą ekspertyzę ostateczną będę posiadał. Poinformuję państwa dokładnie o jej wynikach, o tym, kto tutaj dopuścił się, tak jak powiedziałem wcześniej, zaniedbań i o naszej tutaj jako urzędu ścieżce, jeżeli idzie o dochodzenie właściwych roszczeń, bo to na pewno będzie miało miejsce. Więc jeszcze proszę o chwilę cierpliwości. Dziękuję pięknie. Słucham wypowiedzi pana Wójta. Panie przewodniczący, można? Proszę. Szanowny panowie przewodniczący, szanowny panie wójcie. Otóż bardzo się cieszę, że pan po prostu tutaj się tak szeroko wypowiedział, ale zacznę od samego końca. Otóż to, że choćby tutaj byli winni, ale tu chodzi dokładnie, żeby spowodować tutaj technicznie, żeby ten budynek odizolować od dopływu wody. Czyli mi się wydaje, że prace fizyczne muszą się odbyć, bo ekspertyza jakby nie była, to po prostu woda nie zaprzestanie tam się dostawać, jak do tej pory się dostaje. A więc trzeba spowodować winnych jak najbardziej. Jeżeli ja podejrzewam, że tam nie ma odpowiedniego odpływu wody, czyli nie ma spadku z fundamentów i to powoduje jakby zatrzymanie wody w fundamentach, bo po prostu spadek jest mniejszy niż te fundamenty. I nie wiem, niech się wypowiada fachowcy, ale woda nigdy do góry nie szła, i no idzie w dół. A jak nie idzie w dół, no to zatrzymuje się w jednym miejscu, tak jak koło leśniczówki tam. Widzicie sami państwo, to jest właśnie domena, że natura jest bardzo po prostu mocna i nie do pokonania w niektórych przypadkach. Także panie wójcie, jak najbardziej trzeba tutaj pilnować tego, żeby winnych tutaj było jakby znaleźć, ale i dokonać odpowiednich prac. I to nie bagatela, że tam za parę złotych to będzie zrobione, bo po prostu to będzie kosztować dosyć sporo pieniędzy. Ale budynek jest postawiony nowy i on ma funkcjonować dla dobra społecznego i chyba się wszyscy z tym zgodzimy, że po prostu no tak musi być. No druga sprawa, tutaj te pozostałe sprawy, to tutaj po prostu rozumiem pana wójta, że pan tu kieruje pisma, no tu jest dowód, jaka tu jest lojalność między wspólnotą a po prostu urzędem gminy. No to jest nie do wiary, absurdalne. To jest absurdalne, żeby pismo wójt podpisuje i szef, po prostu Jan Piczura nie odpowiada na pismo. Albo prezes Babicz, wieloletni wójt gminy Czarny Dunajec. Jest to skandal, brak kultury i wychowania. To jest chamstwo i arogancja. To tak być nie może, ponieważ urzędy są po to, żeby się komunikowały i pomagały sobie nawzajem i żeby takie rzeczy po prostu jakby wyeliminować, które narażają ludzi na bezpośrednio nawet utratę życia ludzkiego. A to jest powód. Tam powód jest prosty. No, ja Wójta rozumiem doskonale, skierował pismo do nadzoru budowlanego, ale nadzór budowlany, ja z nim miałem do czynienia, tutaj o wyciąg narciarski na Białym Potoku, no najlepiej to nic nie robi, a jak coś robi, to się kłączy jak węble i za mgłą. Nic z tego nikt nie widział, nikomu nic się nie dzieje, mimo że są naliczone kary, mimo że jest nakaz rozbiórki. Wszystko
umiera naturalną śmiercią. A więc rozumie pana wójta, że po prostu nie ma takich narzędzi, żeby tu wyegzekwować działania po prostu bezpośrednio, żeby wynająć tak zwane firmę zastępczą i po prostu rozebrać budynek, taką jak ten małpi gaj, wziąć piłę motorową. Ja bym chętnie pojechał tam i wyrżnął to wszystko na kawałki, żeby ludzie biedni mogli czymś palić. Bo to będzie suche drzewo. To się nadaje akurat zgodnie z przepisami ochrony środowiska. No a chodzi o parking, no to teraz trzeba przewieźć na właściwe miejsce, a nie na siwej polanie, nie na polanie tam, gdzie się powinny upaść owieczki, robaczki, jak mówił Byrcyń, no, tym destruktem. Czy to nie jest groza? A więc rozumiem, że tutaj działania bezpośredniego nie ma. I to przekażę szanownemu radnemu pułkownikowi Wojska Polskiego, mojemu przyjacielowi, po prostu Czesławowi Wajdzie, radnemu z gminy Czarny Dunajec, bo to tam jest dużo po prostu teren należący do gminy teren należą do gminy Czarny Dunajec, mieszkańców. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panie Władysławie. Bardzo proszę, kto jeszcze w wolnych wnioskach, sprawach bieżących, bardzo proszę, Piotr Kopeć. Panie wójcie, jeszcze takie sprawy, bo jak najbardziej trzeba poprzeć tą sprawę, którą pan Władysław tutaj wymienił z tym parkiem linowym, bo jeżeli dobrze kojarzę, w poprzedniej kadencji podjęto plan zagospodarowania, uchwalono siwej polany i on jest bardzo restrykcyjny. Natomiast wygląda na to, że dziś jak się wchodzi, pan wójt biega nieraz, ja czasami też mi się zdarzy być w tym rejonie, no to wchodzimy na polanę i widzimy zamiast tatr wielkie jakieś budowle, tak jak pan Władysław mówi, drzewa na środku polany. Niektórzy mówią jeszcze, gdyby było koło lasu, ale to jest dosłownie na środku i nawet przez drogę publiczną, która przecież przebiega przez tą wewnętrzną wspólnotę, no nie, więc my pytaliśmy o to już też jako radni Witowa 2 lata temu i rok temu, no i wygląda, że to jest ciągle ten sam etap. To jest sprawa niepokojąca oczywiście. A z drugiej strony w krajobrazie, no przypomnę, przyjęliśmy uchwałę krajobrazową, większość przyjęła. I tu chciałem zapytać, bo Rada Gminy w tamtym roku, no to już niedługo będzie rok, przyjęła i to dość jednogłośnie, byliśmy dość zgodni, żeby dokonać pewnych zmian w uchwale krajobrazowej, tam niewielkich dotyczących szyldów między innymi, aby tym, którzy prowadzą działalność jakąkolwiek, było po prostu łatwiej i żeby to było dostosowane do realiów. Byliśmy dość zgodni, natomiast do dzisiaj nie ma jakby odzewu w tej sprawie. No rozumiemy, że jak jest przyjmowana uchwała Rady Gminy, to potem powinna być procedowana, czyli wykonawca przygotowuje projekt zmian. Zresztą tych zmian nie było wiele, było kilka tylko zmian. I prosiłbym o informację, czy to jest w ogóle procedowane w tej chwili. I taka drobna sprawa, wiem, że ten rozkład tam w dolnej części Witowa na przystanku ma być uzupełniony. Ja go widziałem już na biurku w urzędzie, czy on będzie zamontowany, no bo chcielibyśmy, żeby i mieszkańcy i goście no, wiedzieli, kiedy te busy odjeżdżają. Także proszę jakby o te sprawy. Czy wójt chciałby się odnieść? Okej, to będzie wszystko naraz. Bardzo proszę, radny Stanisław Staszel. Sekundkę. Mam pytanie w sprawie tej starej drogi z ruchem jednokierunkowym, bo jest duży nacisk mieszkańców, a jeszcze zwłaszcza teraz to widzimy, droga się bardzo zwężyła, więc jest problem z poruszaniem. Drugie pytanie, co dalej z tym światłowodem? Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z pań i panów radnych? Bardzo proszę, radny Paweł Michniach. Topy wyszły, ogromne dziury. Pasowałoby to tam, żeby ta firma kopiąca pouzupełniała. No i trzeba jak najszybciej wylewać ten asfalt. Piękna, najpiękniejsza miejscowość w Małopolsce, a najbrzydsze drogi. Także.
budżetu. Proszę o szybką reakcję. I mam jeszcze jedno pytanie takie na temat finansowania odśnieżania. Czy zmieścimy się w tym budżecie zakładanym, bo widzimy, te opady są bardzo duże w ostatnim czasie. Ci wyjeżdżają, nie wiem, czy to tam mamy wszystko, jest w porządku. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję. Jeszcze może nie do widzenia. Czy ktoś jeszcze z pań, panów radnych? Nie widzę. Bardzo proszę, panie wójcie. Panowie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, po kolei postaram się odpowiedzieć na poruszone przez was tutaj kwestie. Zacznę jeszcze od pana Władysława tutaj Długosza i kwestii ekspertyzy. Panie Władysławie, ta ekspertyza, którą uzyskamy do końca lutego, ma nam wskazać z jednej strony winnych i wskazać również rozwiązanie tego problemu, czyli z likwidacji zawilgocenia ścian. Więc ja państwa poinformuję o tym, o czym ona stanowi i jakie będzie nasze rozwiązanie. Przypomnę, że w uchwale budżetowej na 2022 rok mamy zarezerwowane środki, by tą sytuację poprawić, by to pomieszczenie było znowu użytkowane. Jeżeli chodzi o kwestię parkingu, no tutaj nie będę powtarzał, zdaję sobie z tego sprawę, o jakim miejscu mówimy, o jakiej przestrzeni mówimy. Parking sam sobie, jeżeli idzie o Dolinę Chołowską, wiemy, że jest potrzebny. Tutaj rzeczywiście zachodzi zarzut naruszenia tutaj ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Skieruję stosowne pisma, poinformuję państwa, jaka jest tutaj odpowiedź instytucji właściwych, bo tak jak powiedziałem, my mamy tutaj ograniczone pole manewru jako samorząd. Nie powiem, że nic nie możemy, ale możemy tyle, na ile tutaj pozwalają nam przepisy. Po to między innymi uchwaliliśmy tutaj uchwałę dotyczącą miejscowego planu, tutaj ochronny plan dla tego miejsca i tutaj nie mam dalej wątpliwości, że jeżeli uchwały by tej nie było, sytuacja za Szlabanem wyglądałaby dużo, dużo gorzej. Tym niemniej na pewno problemy występują i tutaj trzeba będzie je też próbować rozwiązywać. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z uchwałą krajobrazową, z informacji, które posiadam, tutaj jesteśmy gotowi. Myślę, że na kolejnym posiedzeniu Komisji Planu, tutaj panie przewodniczący, będziemy mogli tą kwestię procedować, więc proszę, żeby ona znalazła się w porządku obrad. Jeżeli chodzi o rozkład jazdy, to w dniu jutrzejszym będzie zamontowana ta brakująca tablica w dolnej części Witowa. Tutaj radny Stanisław Staszel, czekamy na kwestię uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Po sesji postaram się o wykonanie telefonu celem przyspieszenia tej sytuacji. No i będziemy wprowadzać drogę jednokierunkową na starej drodze. Pewnie wtedy jeszcze będzie dodatkowa dyskusja ze strony mieszkańców. No tym niemniej ona będzie już kierunkiem obowiązującym do tego, którego trzeba będzie się stosować. Jeżeli chodzi o kwestie związane ze światłowodem, dzisiaj o godzinie 15, tak panie sekretarzu, mamy zaplanowane spotkanie z przedstawicielami firmy Orange. Będziemy na ten temat rozmawiali. Myślę, że na kolejnym posiedzeniu komisji będę mógł państwu przekazać świeże informacje odnośnie harmonogramu prac na terenie naszych SOET w ciągu najbliższych miesięcy. Na pewno dzisiaj zapytam o te białe plany, które jeszcze pozostały, które są poza zasięgiem dostępności tej usługi. Więc na najbliższym posiedzeniu komisji przedstawię taką informację. Jeżeli chodzi o drogę główną w Dzianiszu, inwestycję, którą realizuje Polska Spółka Gazownictwa za pośrednictwem firmy Pion. Tutaj w dniu wczorajszym rozmawiałem na ten temat z wykonawcą. Został zobowiązany do bieżącego uzupełnienia ubytków, które się pojawiają. To jest, szanowni państwo, naturalny proces. Tutaj myślę, że spółka Pion reaguje akurat na bieżąco, jeżeli chodzi o uzupełnienie tych ubytków. Przejeżdżam tam prawie codziennie. Nie wydaje mi się ta sytuacja na tej drodze sytuacją złą. Oczywiście trzeba zwolnić, trzeba zachować należytą ostrożność, aczkolwiek no musimy tutaj wykazać odpowiednią
ilość wyrozumiałości i jeszcze cierpliwości, jeżeli idzie o zakończenie tego zadania. Jak oczywiście tylko warunki pozwolą, ale zakładam, że to będzie dopiero najwcześniej w kwietniu, maju. Tutaj będziemy asfaltować tą część w zakresie tego zadania. Więc tutaj proszę szanownych radnych o to, żeby żeby tutaj tą cierpliwością się wykazywali, jeżeli będą tutaj sytuacje, że ubytki te będą powiększone do takich rozmiarów, które są dyskusyjne, to proszę o informacje, ale firma jest tam na bieżąco z informacji, które posiadam, te ubytki uzupełnia. Jeżeli chodzi o tutaj odśnieżanie, czy zmieścimy się w budżecie, to tego nie jestem w stanie dzisiaj przesądzić. Patrzę na panią skarbnik. Tutaj oczywiście zima ma swoje uwarunkowania. Na dzisiaj ta kwota, która jest kwotą zarezerwowaną, starcza, pokrywa nam tutaj bieżące potrzeby związane z odśnieżaniem, no ale co wydarzy się do końca lutego, co wydarzy się do końca marca, ciężko powiedzieć. Na dzisiaj te środki, które są w budżecie, wystarczają. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z pań i panów radnych? Bardzo proszę. Już na zakończenie, bo chciałem też podkreślić, że Witów jest bardzo piękny, słuchajcie, i Dolina Chochołowska i Starorobociański, najwyższy punkt mamy przecież w Witowie, 2176. Natomiast chciałem zaprosić, dziękuję za to, że braliście udział, tu pan wójt otworzył wręcz Puchar Witowa. Tutaj wielkie podziękowania przede wszystkim dla stacji witowskiej, która ma, wydaje się, udany sezon, działa turystycznie, mamy dużo turystów. Natomiast my ze swojej strony zapraszamy też w niedzielę o 12.30 Droga Wierchowa i rajd rodzinny. To jest takie przejście rekreacyjne, potem ognisko, muzyka góralska. Zapraszamy. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Bardzo proszę, radny Janusz Czernik. Panowie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni zebrani. Odnosząc się tutaj do pytania pana wiceprzewodniczącego odnośnie prac nad zmianami w kodeksie reklamowym. Pan wójt już tutaj jakby wstępnie wyjaśnił kwestię. Niemniej jednak chciałem tutaj wszystkim przypomnieć, że na zaproszenie pana wójta od kilkunastu tygodni w każdą środę spotykamy się i pracujemy nad tematyką miejscowego planu, projektu miejscowego planu dla sołectwa Kościelisko. I ta tematyka była priorytetem w związku z faktem, iż no, trzeba przygotować się do kolejnego wyłożenia. Wczoraj także, o czym pan Władysław wspominał w którejś poprzednich wypowiedzi, do godziny 20 pracowaliśmy w tej tematyce. I dzisiaj po sesji zapraszam, jeżeli ktoś nie będzie mógł zostać, także zapraszam, co prawda to jest zaproszenie pana wójta, ale dołączam się do tego zaproszenia, ponieważ nie udało się nam tematyki wczoraj zakończyć i będziemy ją dzisiaj kontynuować po sesji, a do tej kwestii po zamknięciu tych prac niestety wydział jest wyjątkowo obciążony w związku z tymi pracami. Na najbliższej komisji wrócimy do tematyki kodeksu reklamowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Czy ktoś jeszcze? Szanowny panie, panowie przewodniczący, szanowny panie wójcie, wszyscy tutaj zgromadzeni. Mam pytanie, czy to jest prawdą, że odbyły się kumotarki w niedzielę? Bo ja przynajmniej nic o tym nie wiedziałem. Dopiero ktoś mi tu powiedział, że odbyły się kumotarki w naszej gminie. Jak to się stało, że radni nie wiedzą? Panie Władysławie, no chyba gołąb się stracił gdzieś po drodze, tak to podsumuję. Z listem do pana. Przepraszamy widocznie. Pan też nie wiedział? Ja wiedziałem, panie Władysławie, jestem na bieżąco w tym, co dzieje się w gminie. Także zostawmy to na tej zasadzie, że trzeba przypilnować albo wysyłać za rok dwa gołębie do pana i tak zrobimy. Myślę, że pani dyrektor nas słyszy, jak nie słyszy, to usłyszy. Czy ktoś jeszcze sprawdzi? Dziękuję. Czy ktoś jeszcze w sprawach bieżących, wolnych wnioskach? Szanowni państwo, nie widzę, zatem kończę obrady 32 sesji. W tym miejscu proszę radnych
Władysława Długosza i Mieczysława Dzierżęgo. Zapoznanie się z protokołem z dzisiejszej sesji i tutaj dołączam się do zaproszenia i do zaproszeń roboczych, które odbywają się popołudniami cyklicznie. Temat głosowania i temat podejmowania uchwały dotyczącej miejscowego planu Kościelisko całościowego jest trudnym tematem. Miałbym prośbę i uczulam tutaj radnych nie tylko z Kościeliska, którzy po części już wszyscy uczestniczyli w tych pracach i wiedzą, na czym to polega. Przedstawicieli z innych sołectw. Ten temat wróci na pewno przy planach w waszych sołectwach. Ta druga sprawa, będziecie nad tym się pochylali i głosowali. Trudny temat, godziny poświęcone dla wypracowania klucza przyznania czy rozszerzenia terenów budowlanych w Kościelisku. Ciężka praca i myślę, że obecność na takich spotkaniach jest konieczna do tego, by później właściwie podejmować decyzję, kiedy dojdzie do głosowania tego planu. Trudnego planu, czy w tej kadencji to się okaże. Staramy się, pan przewodniczący to pewnie potwierdzi, by ten plan choć częściowo, choć chciałby się całościowo, został uchwalony w tej kadencji. To już 6 lat i ktoś powie, co wy robicie, no wybaczcie, pracujemy. Pracujemy i pracujemy ciężko i cały urząd pracuje i architekci. To nie jest łatwy temat i dlatego też prosiłbym, żebyśmy skupili się na priorytetach. Jest czas na pozostałe tematy i myślę, że pozostałe tematy też zostaną rozpatrzone. Róbmy plan i tutaj dołączam się do dzisiejszego zaproszenia. Myślę, że to będzie około godzinne spotkanie, kwestia dróg, które są problematyczne i idźmy do przodu. Życzę, szanowni państwo, udanego popołudnia, no i do zobaczenia na komisjach, sesjach kolejnych.